Witamy serdecznie naszych widzów po krótkiej przerwie w telewizji w Polsce.pl i w naszych gorących codziennych pytaniach. A tym razem to pytanie zadajemy w taki sposób. Czy Polacy obronią dobre imię papieża? Będę o tym rozmawiała ze znakomitymi moimi gośćmi, z panią Małgorzatą Żaren, zastępcą redaktora naczelnego sieci Historii. Witam panią serdecznie. Dzień dobry państwu. A także jest z nami Tadeusz Płużański, który był z nami już w poprzednim wywiadzie z TVP Historia. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Nagonka na najwybitniejszego papieża i najwybitniejszego Polaka, świętego Jana Pawła II, wciąż trwa, ale atakujący, jak się okazuje, nie spodziewali się tego, że społeczeństwo tak potężnie stanie w obronie swojego wielkiego autorytetu moralnego i światowej ikony wolności. No, co raz Gazeta Wyborcza drukuje jakieś nowości pseudo autorytetów. Popatrzmy może na taki tweet, gdzie wypowiada się niejaka Magdalena Smoczyńska, córka przyjaciela świętego Jana Pawła II. Mówimy tu o jej ojcu, gdzie ona pozwala sobie na tekst: to nie jest wielki człowiek. Pisze także w swoim liście o pomnikomanii, o kulcie kremówki, jakby zupełnie nie rozumiejąc istoty wielkości Jana Pawła II i tego, co po sobie dla nas potomnych zostawił. Na szczęście, drodzy państwo, Polacy mają swoje zdanie i to bardzo dobrze, że to zdanie mają. Popatrzmy teraz, co myślą o nagonce na świętego Jana Pawła II. Ojciec jest wielką postacią, wiele mu zawdzięczamy i zawsze się znajdą w tłumie ludzie, którzy będą bezcześcić. Uważam, że powinno się pójść na ten marsz, bo trzeba dzielić świętość od autorytetu, od jego poświęcenia dla Polski, od jego głębokiego patriotyzmu. Gdyby to, co się dzieje, też jest motywowane politycznie, tak? Że to jest propaganda lewicowa, czy tam propaganda TVN-u. Wydaje mi się, że jak gdyby takie marsze, jak ten, który ma się odbyć, są potrzebne, tak? Każdy ma prawo wyrazić swoje uczucia i myślę, że to jest dobry pomysł. Nie wybieram się, mam swoje zdanie na ten temat i chyba raczej nie. Pani Małgorzato, pytaliśmy naszych rozmówców, co sądzą na temat Jana Pawła II i tej nagonki, ale też pytaliśmy o marsz poparcia dla obrony dobrego imienia wielkiego Polaka. Nie sądziliśmy wprawdzie, że już Polacy tak dużo na ten temat wiedzą, bo przecież jesteśmy przed tą wielką akcją, która ma odbyć się w całym kraju 2 kwietnia. Pani jest jedną z organizatorek. Proszę powiedzieć, jak wyglądają przygotowania? Tak jest, jestem jedną z organizatorek. Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. I przygotowania, jak to się mówi, idą pełną parą. Troszkę, właśnie dzięki Bogu, zaskoczyła nas reakcja, dlatego że jednak ludzie, okazuje się, że mają potrzebę obrony swojej świętości, manifestacji, prawda? Ich manifestacji. I myślę, że to już był o ten jeden most za daleko, jeśli chodzi o propagandę drugiej strony, i która no po prostu przelała czarę naszego poczucia godności, krótko mówiąc. Znaczy, my jako katolicy, jako patrioci, jako osoby uznające autorytet Jana Pawła II i zawdzięczające mu bardzo wiele, myślę, że zresztą cała nasza wspólnota narodowa powinna w ten sposób do tego podchodzić. No, uznaliśmy, myślę, czy poczuliśmy taką potrzebę, żeby wreszcie zamanifestować publicznie swoją postawę, swoją świadomość, swój światopogląd, a dzięki temu też i wzmocnić, obronić wspólnotę narodową, no, którą w dużej mierze nam zrekonstruował po okresie komunizmu Jan Paweł II. No, jego pielgrzymki do Polski, jego nauczanie
jego opowieści. No tutaj właśnie padła taka historia o tym skremówkowaniu Jana Pawła II, ale to też jest bardzo ważny element, nazwijmy to, człowieczeństwa i niepapierowości naszego papieża. To wszystko łącznie i przede wszystkim z nauczaniem, no, składa się na taki pakiet naszego dziedzictwa, który musimy bronić, którego musimy bronić i który musimy przekazywać pokoleniom następnym. Więc już wracając do pani pytania, nasze przygotowania, trzeba powiedzieć, idą pełną parą. Mamy już informację, że bardzo wiele różnych środowisk jest zainteresowanych i na ten marsz 2 kwietnia przyjedzie. Chciałabym podkreślić z mocą, bo o tym, jak te przygotowania idą i jaki jest odzew społeczny, świadczy również i to, że musieliśmy w trakcie zmienić trasę marszu, bo jak żeśmy się zabierali za organizację na samym początku, wyznaczyliśmy trasę z Placu Piłsudskiego do Archikatedry przez Krakowskim Przedmieściem, ale potem odzew był tak duży, że okazało się, że tą trasę musimy wydłużyć i w związku z tym teraz bardzo mocno podkreślam i chciałabym, żeby państwo też to zapamiętali, i bo krążą po internecie jeszcze te stare nasze plakaty, że marsz w Warszawie 2 kwietnia rusza z ronda Dmowskiego Marszałkowską w kierunku ulicy Królewskiej. Ruszamy o godzinie 11, zbieramy się od godziny 10. Będziemy szli w marszu z pieśniami, z modlitwami, przede wszystkim z naszym Janem Pawłem II, który będzie nas prowadził swoim słowem i z, powiedzmy, nagrań, tak, ale również... My też, pani Małgorzato, przyłączamy się do tego zaproszenia i będziemy o tym jeszcze widzów informowali. Panie Tadeuszu, ochrona dobrego imienia świętego Jana Pawła II to też ochrona jakże ważnego w tych czasach wizerunku Polski i państwa polskiego, z czego jakby nie wszyscy może zdają sobie sprawę. Niestety, mimo tego słynnego głosowania, które odbyło się w Sejmie, część posłów wydaje się tego nie rozumieć i mimo już jakby światopoglądu nawet nie jest w stanie docenić tych wartości wolnościowych, jakże ogromnych, które święty Jan Paweł II dał nam wszystkim. A, ja bym powiedział tak, że Jan Paweł II, Karol Wojtyła, jest wielkim polskim dobrem narodowym, jest wybitnym Polakiem, był wybitnym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego na całym świecie. I rzeczywiście trudno jest zrozumieć tych, którzy dzisiaj odrzucają tę całą wielką tradycję, odrzucają człowieka, który no właśnie... No, że powiedzmy, swoją... jak głosowała Lewica i jak głosowała w tym przypadku Platforma. No właśnie, wyciągnęli kartę, czyli właściwie no, wypowiedzieli się przeciwko Janowi Pawłowi II, a przecież to z jednej strony papież Polak, ojciec święty, ale też naprawdę wybitna osobowość, papież filozof, rozwinął chrześcijański personalizm na wielu płaszczyznach, w wielu dziedzinach, po prostu wybitny człowiek. Jak można przeciwko niemu protestować? To się w głowie nie mieści. Ja mam wrażenie, że nawet ci Polacy, którzy nie są katolikami, do tej pory uznawali wielkość Jana Pawła II. Ci, którzy deklarowali siebie jako agnostycy czy ateiści, po prostu Jan Paweł II jest, abstrahując, prawda, od katolicyzmu, od naszej religii, jest po prostu częścią wybitną naszej wspólnoty, prawda, naszej historii, naszej tradycji. On kształtował to wszystko, prawda, w duchu polskim i katolickim oczywiście. No i dzisiaj mamy sytuację dramatyczną. Niektórzy na świecie łapią się za głowy, co się stało z częścią Polaków, dlaczego to Polacy nie potrafią uszanować swojego autorytetu, zwłaszcza że te ataki są kompletnie nieobecne w innych krajach. Te ataki są tylko i wyłącznie w Polsce, w kraju, w którym Wojtyła się urodził, kraju, który ma tyle, że tak powiem, do zawdzięczenia tej wielkiej osobistości. Pani redaktor, właśnie, jak pani na to patrzy?
No ja patrzę dokładnie tak samo jak pan redaktor, bo tu nie można patrzeć inaczej. Ja jeszcze jestem wstrząśnięta tym, że w gruncie rzeczy oskarżenia, które są wysuwane pod adresem Jana Pawła II czy Karola Wojtyły, są oskarżeniami w gruncie rzeczy o współudział w przestępstwie. Jeżeli potraktujemy to jakby z tej strony, no to krótko mówiąc, Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, wielki Polak, autorytet nasz narodowy, dobro narodowe, można powiedzieć, no w zasadzie jest w tej chwili sprowadzony do no, osoby przestępcy, którego z kodeksu karnego teoretycznie można ścigać za krycie, czyli za współudział w przestępstwie. No, naprawdę to wszystko jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe i najbardziej niezrozumiałe dla mnie jest to, że część polskich, no, nie wiem, publicystów, nie mówię o politykach, bo to jest zupełnie inna historia, podchwytuje również te oskarżenia, mimo że historycy, bo się wypowiadali profesorowie, fachowcy w dziedzinie metodologii historii, to jest bardzo istotne tutaj, odrzucają te wszystkie zarzuty jako nieudowodnione. No, z tego co wiadomo, w polskim prawie, już abstrahując od innych rzeczy, jednak istnieje domniemanie niewinności, a nie domniemanie winy. A w internecie, jeżeli wejdziemy w wyszukiwarkę Google i wrzucimy Jan Paweł II, to od razu nam się pojawiają zdania oznajmujące. Jan Paweł II krył pedofili, Jan Paweł II wiedział i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, do opinii publicznej, która się do tego wszystkiego nie przykłada w sensie takim, żeby drążyć i czytać szczegółowo, no przedostaje się krótka informacja bezrefleksyjna, taka, że wszystko to już jest pewne. No i to jest no, stary sposób komunistyczny jeszcze, ale nie tylko, niszczenia świętości i autorytetów naszych narodowych, na co my się nie możemy zgodzić. Ja tylko bym chciała podkreślić jedną rzecz, że marsz nasz jest marszem apolitycznym, kompletnie nie związanym z jakąkolwiek bądź partią. To jest marsz konstrukcji, bo my chcemy przywrócić Jana Pawła II naszemu narodowi, to znaczy no, trudno powiedzieć, że przywrócić, bo on nigdy nie został stracony. Natomiast no, chcemy po prostu pokazać, że naszą niezgodę na to wszystko i chcemy konstruować naszą wspólnotę. A jeśli nie Jan Paweł II będzie zwornikiem tej wspólnoty, no to nie wiadomo już kto. Gdzie można uzyskać informacje, bo te marsze będą odbywały się 2 kwietnia nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach. Pani Małgorzato, z jakimi miastami współpracujecie? Kto się do was w ogóle zgłasza i gdzie należy się zgłosić, jeżeli ktoś chce jeszcze przystąpić? To znaczy, podkreślamy jedną rzecz, że to wszystko, każdy, kto przyjdzie, jest gospodarzem marszu. Znaczy, to jest marsz nasz, wspólny. My go organizujemy z pomocą różnych instytucji, jak przede wszystkim Centrum dla Życia i Rodziny, Kluby Gazety Polskiej, Marsz Niepodległości, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Światło i Życie, no i tak dalej, i tak dalej. Całe mnóstwo jest środowisk, które Solidarność także nas popiera, które to wszystko jakby pomagają w organizacji. Natomiast jest to marsz nieorganizowany formalnie przez żadną fundację, ani stowarzyszenie, ani po prostu bardziej... trzeba przyjść po o danej godzinie i być. Panie Tadeuszu, ostatnie już moje pytanie na zakończenie. Czy Polacy obronią dobre imię papieża i jaki przekaz pójdzie w świat 2 kwietnia? Oczywiście, że obronią papieża, obronimy papieża. Papież sam się świetnie broni swoim życiem, swoim dorobkiem, swoim dziedzictwem, które to zarazem jest dorobkiem naszej tysiącletniej historii i tradycji. My to wiemy, my pokolenie Jana Pawła wiemy, ale młode pokolenia. Ja myślę, że tak, że nie przejdą te wszystkie zakusy, aby rugować Jana Pawła II z podręczników szkolnych, żeby go zrzucać z pomników, to po prostu się nie uda. A my jesteśmy to winni Janowi Pawłowi II, bo on nas obronił przed czerwoną zarazą. On
pomógł, i to w sposób wyjątkowo aktywny, obalić komunizm, prawda, razem z innymi. I tutaj, panie Tadeuszu, zakończymy. Jest to naszym obowiązkiem. Tak, teraz dać ten obowiązek, ten dług. Tak, dać to świadectwo tej wdzięczności dla Jana Pawła II, więc spotkajmy się wszyscy 2 kwietnia na marszach w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Dziękuję państwu za uwagę, a moim rozmówcą także dziękuję za tę ciekawą dyskusję. Była z nami Małgorzata Żaryn, zastępca redaktora naczelnego sieci Historii, a także historyk i publicysta Tadeusz Płużański, TVP Historia. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.